Jak ochronić ściany zewnętrzne przed wilgocią? W przenikaniu pary wodnej pochodzącej z wnętrza domu do warstwy ocieplenia zapobiegnie paroizolacja. Musi mieć właściwie dobrany współczynnik oporu dyfuzyjnego, najlepiej o współczynniku Sd równym 100 m, na przykład folia HomeSil LDS 100. Tradycyjnie przegrodę konstruuje się tak, aby od środka znajdował się materiał o najwyższym oporze. Im dalej na zewnątrz, tym opór kolejnej warstwy powinien być mniejszy. Dzięki poprawnie wykonanej paroizolacji wilgoć nie będzie wykraplać się na ścianach i nie dojdzie do rozwoju grzybów i pleśni.